Wangley organizuje galę dobroczynną. W sumie dostępnych jest 900 biletów, a każdy bilet kosztuje 100 dolarów. Załóżmy, że m od n oznacza całkowitą sumę zebranych pieniędzy m wyrażoną w dolarach ze sprzedaży n biletów. Jaki rodzaj liczb w najodpowiedniejszy sposób może wyrazić dziedzinę funkcji? No i tutaj mamy do wyboru: liczby całkowite albo liczby rzeczywiste. Określić przedział dziedziny. Mamy jeszcze tutaj przedział określić. No dobrze, no to zastanówmy się. Co to jest dziedzina funkcji? Przypomnijmy sobie. Dziedzina to jest taki zbiór, do którego należą argumenty funkcji, czyli to są te liczby, na które działa ta funkcja, żeby wyprodukować wynik. No to co tu jest argumentem, to to jest wynikiem dla tej konkretnej funkcji. Argumentem tutaj jest liczba sprzedanych biletów, a wynikiem działania funkcji, wartością funkcji jest suma pieniędzy, jaka będzie zebrana po sprzedaży tej liczby biletów. No więc zastanówmy się najpierw, czy bilety tutaj, czy do, tego, do liczenia tych biletów użyjemy liczb całkowitych, czy liczb rzeczywistych. No oczywiście, użyjemy liczb całkowitych, dlatego że nie możemy kupić pół biletu. Nie możemy kupić pierwiastka z dwóch biletów, czy pi biletów. Możemy kupić jeden bilet, dwa bilety, trzy, sto, dwieście. Więc na pewno do liczenia biletów będą przydane te liczby całkowite. Bo tylko możemy kupić całkowitą liczbę biletów. Nie możemy kupić ułamka biletu. No dobrze, a teraz jaki będzie ten przedział? No wiemy, że dostępnych jest 900 biletów. Czyli możemy kupić na przykład jeden bilet 2, ale nie więcej niż 900, więc na pewno tutaj największą liczbę, jaką możemy kupić, będzie 900. A jaka będzie najmniejsza liczba? No najmniejsza to będzie 0. Nie możemy kupić mniej niż 0 biletów, nie możemy kupić minus 5 biletów. Więc to będą liczby całkowite, ale tylko z ograniczonego przedziału od 0 do 900. No i tutaj musimy jeszcze wybrać. Czy granice, czy, czy końce tych przedziałów będą należały do dziedziny? No i oczywiście 0 będzie należało do dziedziny i to oznacza takim nawiasem kwadratowym. Gdybym chciał 0 wykluczyć, to bym wybrał taki nawias okrągły. No ale ja chcę mieć 0, dlatego że 0 jest dobrą liczbą, bo może się okazać, że nikt nie kupi biletu. Czyli 0 jest dobrym argumentem mojej funkcji. Moja funkcja jest określona dla 0 biletów i wartość, kiedy sprzedaż będzie 0. No, i tutaj możemy sprzedać wszystkie bilety, czyli 900 też będzie należało do tej dziedziny. Więc dziedziną tej funkcji będzie podzbiór zbioru liczb całkowitych, konkretnie przedział domknięty od 0 do 900. Sprawdźmy odpowiedź. Dobrze.